Cześć, to Bracy. To jest kolejny odcinek z Beyonda. Dzisiaj sprawdzę, kurwa, który to odcinek. Bo jestem taki, a nie jaki. To jest 10. odcinek z Beyonda. Mam głos pod jajec. A, i można wstać. Dobra. Dzisiaj trochę będę skasowany jak coś. Co tu można zrobić? Aiden, Nimu, nie ma nic. Co można zrobić? O. O rany. Jest już tak późno? Ano. Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Wiem, że jesteś zmęczona. O, teraz będzie lepiej. Dziś rano kupiłem ci książkę. Teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz? Ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, ok? Jasna sprawa. Powiem wam, że zajebiście miała tam, nie? Tutaj nie ma potworów, to nie piwnica, odpada światło. Może nie ma potworów. Gdzie położył książkę? I don't give a no, kurwa. Właśnie się pojebało mi. Pojebało mi. Dlatego już musimy tutaj znaleźć tę książkę, tylko gdzie ona kurwa jest? Nie wiem. Serwerownia jakaś. To nieśmieszne. Serwerownia. Ja bym się zastanawiał, czy może dali jakąś, nie wiem, interpentium czy coś tam. Aiden? To jesteś ty, prawda? Czyli może jednak są podwory. Zamknął mi się drzwi. Znalazłaś ją. No to teraz możemy sobie razem poczytać bajeczki. Dobrze. Jody? Wszystko w porządku? Pobladłaś. Słuchaj, ona wygląda na kompletnie padniętą. Nathan, połóżmy ją spać. Tak? Tak, chwila. Nathan, do ciebie. Ej. Nathan Dawkins. To mi... Chyba tak. Coś mi się wydaje. Coś się stało? Moja żona. Tak. Wracamy od mojej mamy. Samochód. Pijany kierowca. Nadjechał z przeciwka. Może się zdarzyć każdemu, nie? Jody, położymy cię do łóżka. Nathan, zostań tu. Zaraz wracam. Chodź, Jody. Przejebana sytuacja, nie?
Stracić żonę i córkę zarazem. Misja. Kurwa, smutno się trochę zrobiło, nie? Ale nie może być tak smutno. Musimy tutaj lecieć dalej. A kurwa, zapomniałem w ogóle. Dobra. Zapomniałem pewnej rzeczy zrobić. A nie, to tak po prostu głośno było? Okej, okay, bo ja myślałem, że miałem na 100% ustawione ten głośniki. Bardzo niebezpieczny głos, ale... Tak teraz jest głośno, w chuj. Co jest? Wataszka. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Przemieszcza się 2 razy dziennie. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. Działasz w pojedynkę. Unikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuujemy. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed świtem. Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli jeepem przez miasto. Na jakimś kutrze znaleźli jego głowę i nogę. Kiepska sprawa. Wrócę zanim połapią się, co się stało. Uważaj na siebie, Jody. Martwię się o ciebie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie martw się. Mam wsparcie. Według mnie ten pierwszy raz powinien być wyjątkowy jednak. Powodzenia, Jody! Dobra. Bardzo blisko brzegu podlecieli. Nie? Tylko kaczy postawię. Okej. Unikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Nie wiem. Wydaje mi się to, że to może być Somalia, coś tego typu, nie? Bo wiecie. Są. Są tutaj wrogowie. Ała. Ała, okej. Okay. Jakby procek po umarł. Co? Okej. Szybko. Gdzie ten kutapilec jest? Nie widziałem! Przecież nie powinien mnie zauważyć chyba. Gdzie kolejny jest? Czy na górę? Nie wiem. Ale było ich dwóch. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo dobrze. Poszło dosyć łatwo, ale ja bym wziął karabin, nie? Myślę, no ona jest jakby ma slajdena czy coś, ale wiecie. Daje to jakiś karabin. Jeszcze ma przećwiczenie wojskowe, a oni nie, raczej nie. Bo pewnie to jest bojówka.
Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Może ty... Kurwa. Te dialogi czasami są zbyt głośne. Znaczy, znalazłem tego? Super, teraz chodźmy. Tego znalazłem. Okej. Tylko mogę zabić? Nie mogę. O kurde. Jak oni mnie nie zauważyli? To nie wiem. Ale się udało trochę, chociaż nie wiem, jak mogli mnie nie zauważyć, bo raz mnie powinni zauważyć, a raz nie powinni, na przykład, jak wtedy z tym murzynem było, nie? Tylko nie wiem... O kurwa! Jakby no, kurwa, ta kamera jest chujowa taka, no... Taka, kurwa, no... Chujowa w... chuj... Okej. Szybko. I nie ma problemu. Nie ma problemu. Działa. To. Ale dobra. Misja. Tylko ta kamera jest taka chujowa. Pisz tam tą stronę, to był. Jeb. Ale... Kurwa, takie dobre. Kurwa. No serio, to jest takie dosyć ciekawe takie przyjmowanie właśnie ludzi, nie? Takie, nie? Scen trochę jak z horroru, czasami. Okej. Hotel Zenaki. Że tu? Okej. Nie ma ich. Tu. Ale muzyka się pewnie paliła. Co tu może być? Bo tutaj są wspomnienia, nie? Jakby z tych przedmiotów. Nawet... Tylko trochę głupie to, że... Jakby dużo ważnych rzeczy się nie działo tu, nie? A to chodzi o jakby emocjonalne te przedmioty. Bo ze wszystkiego to kurwa nie powinna, nie? Zostawać, jakby. Jakby, no nie wiem, jakiś szturm był, czy co? No i jeszcze jedno. No, znaczy ze dwa pewnie. Zakrwawiona koszula. Okej, tylko że tutaj jeszcze było jedno. A. Przy stule. Co to tak lata? Kurde.
Jakby nic tutaj ważniejszego nie było, nie? Trzeba zejść, tylko że ta teraz będzie chłaziła jak pizda, no. Wolno. No szybko, taktycznie, no właśnie. Rozeznania w terenie. Ja bym go wciągnął. Ja myślę, że ona go wciągnie. Dobra. Niby tam nie zauważyli, nie? Oj, Jodę, masz kurwa tego. Więcej szczęścia niż rozumu. To jest wojna. Nic nie zrobimy na temat wojny. Na temat, kurwa, no. Znaczy na temat, nie? Tego zajebiemy. Czy tak łatwo skręcić kark? To nie wiem. Dobra. No, jak głupi. Spierdolę. Spierdolił. Co tam, jak tam? Jak tam u was? Okej. Więc co się zaczyna? Chciałem go przejąć, ale trudno. No chuj, wojna, co zrobić? Chociaż. Nie, no pierdolę to. Z tak nagrymi kamer... Aha. Bo to jest ta katedra. Ta katedra. Widziałam ją chyba w swojej wizji. No wow. Kurwa, tylko daj mi tab kliknąć. Byli tu. A może właśnie spierdolili tym pojazdem, kurwa, może.
No. Nie, tego jest. 1, 2, 3. Dobra, a tu? Tu, nie ma nic. No dobra. Dobra, to zbierasz się pierdolę, bo po co? Nie mam czasu na takie głupoty. Przez katedrę przejść? Możliwe. Że powinienem. Tutaj przejść. Może tu? Nie. To tu tak stęka. Tam coś jest. Ukrócić ci ból? Ból wojny. No tak. Znaczy no, tak zwany, czekaj, jak to się nazywało? Śmieszna beczka z Hearts of Iron. 25% poboru. Stracił dużo krwi. Umrze, jeśli mu nie pomogę. Kurwa, śmieszna beczka z Hearts of Iron 4. Kurwa mać. Mieli mi się. O, poszło. Dziadzid. Gówno rozumiem. No, sobie mi raczej nie powinno się ten wydawać. Chyba mamy towarzystwo. Ale wcześniej nie zauważali, nie? No kurde. Nie chcę. Ja chcę normalnie strzelać do niej. Dobra. Shoot the motherfucker. No właśnie. Tempa kurwa. No tak, bo nie można tutaj strzelić. Tylko że... Stąd.
Chuj ci w dupę. Ból ci w lufę. Dobra. No i teraz będzie można. Jeps. Ok. Chodźmy. Musimy iść, zanim więcej ich przyjdzie. Się zastanawiam, jak dzieciak to ogarnia. Ała. W sumie nie ogarniam, który wziąć, nie? Aj. Uf. Nie, no ja coś zepsułem chyba po prostu. Jakby połowę z ten zrobię, czy coś. Znaczy więcej niż połowę tak naprawdę. Naprawdę trudno będzie nam się ukryć. Wieża. No. Tam jest wieża. Autorydzina Diabila Unek. Ale Borże Szabat. I tam właśnie muszę pójść. Ostatnia Abukin Dzici. Et Ali. Et Baimi. Co mam do stracenia? Czy Amerykanie nie powinni się... O nie, dobra. No tak. Sorry za poruszenie mikrofonu. Jeszcze raz przesunę. Czołg. No. No to jest jakieś Somalia. Po arabsku piszą. Może nie są. Miło mu z twarzy się patrzy, nie wiem dlaczego. Jakby był. Bo serio, miło mu się patrzy ten z twarzy. Jakby chciał lepiej. Właśnie dla kraju, a nie źle. No to wojna. Turendy. Weź mi prowadź. Ja nie znam tu. No właśnie. Myślę, że już się nie zrobiło to, nie? Dobra, szybko. Na górę. Okej. Bo nie wiem, która strona jest od czego w tym konflikcie. To mnie boli. Bo ja lubię zawsze tak bardzo statystycznie do tego podchodzić.
Uff. No to... Wojny kurwa partyzanckie i tak dalej w Afryce, nie? Wszystko rozjebane. A myślę, że będą mogli się bić kurwa wieczność, nie? Nikt tutaj nie będzie wygrywał. Jedni będą wybijać się do końca, nie? No serio, to może być jakaś Somalia czy coś, nie? Strzelam, że jedni to jacyś, nie wiem, ci co są zarządem, drudzy to są jacyś socjaliści, a może jeszcze pewnie trzeci wybuchną, co pewnie będą chcieli jednak demokracja i tak się pewnie rozwalą, nie? Wieczna wojna tak zwana w Afryce. Nie wiem, o co chodzi. Co tam u ciebie, brachu? Ojej. Mhm. Na plandekę chyba? Dobra, młody umie wchodzić. Spokojnie. Spróbujemy się jakoś przekraść. Nie wiesz, że oni jej nie widzieli, nie? Pierdolę, u wilka, jak u wilka, nie u wilka, tylko jak u lwa w klatce, nie? Posterunek. Helikoptery? Amerykański helikopter tam latał, co jest? Uff. Oj, będzie boleć dupa. Idziemy. A pół można tam było przyjebać się przez to, jak na Jana, nie? A można było założyć okulary, bo ten miał białka, nie? Było widać mu tylko. A tak to tamten się zastanawiał, o chuj chodzi mu. Gówno daje, rozumiem. Tutaj będziemy musieli się rozdzielić. Muszę iść. Rozumiesz, Salim? Lana trukuki. Yumkinu ni alpaka wila janibuki. Hastaci umusa hadatuki. Przykro mi, ale nie mogę cię zabrać. Jesteś bardzo dzielnym chłopcem. Niedługo. Będzie już po wszystkim. Aj, tak nie mów. Będziesz mógł się bawić. Lakhadin kastia hajeci. Lan ense fa'alik haza abadin. Ja pierdolę. Przejebane. Sytuacja. Nie mam tyle czasu. A chuj ci chodzi. Tamtędy chciałem. Co za tym chłopakiem mam?
Lecić. Tam kurwa. Jak mnie liniowo prowadzą. Tędy, tędy masz uliczkę. Tutaj wszystko zablokowane. Ja pierdolę. No kur. Spierdalaj. Tam był gościu. Dobra, chodź w dupę. No kurwa. Ten gość prawie wszędzie jest. A że tu to było. Okej, a teraz znajdźmy kryjówkę w pobliżu domu. Tu. Wiesz, co masz robić. Aiden, znajdź Jamana. Okej. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tam jakiś gościu. Nie dam rady do niego podejść. Jakby bardzo charakterystyczny jest, nie? Co on, socjalista jest, czy co? W końcu. Mogadiscio. Mogadiscio, czekaj. Mogadisku, czekaj. O, lag. Lagi, lagi. Na kamerce. Mogadiszu. Widziałem, że Somalia. Prawda? Podjąłem się przeglądarkę i od razu muzykę. Wiedziałem. Somalia jebana. Jednego zabiłem. Jakby dwóch mogę, nie? Tu jest jeden, tu jest drugi. Tylko że temu widać białka, nie? Tam jakby był jeszcze drugi, nie? Tyś. Mogę tutaj ten? Wjechać tam ich wszystkich rozstrzelać może? Nie no, oni mnie zobaczą. Zobaczą? Chyba nie. A ten ma okulary, okej. Okay. Nie będzie widać. Dobrze. Teraz znajdź broń. Jak w sumie od tamtego co ten, co był się przy domie. Znaczy przy domie, kurwa. Przy samochodzie. Co tutaj była broń? O no. Mówiłem. Koks. Dobra. Tylko że. Muszę to zrobić. Rozkaz to rozkaz. Ma krew na rękach. Zasłużył na śmierć. Dalej. Potrafię. Zabiję go. Nie wiem. Nie chcę go zabijać. Nie powinienem się mieszać w ogóle w to. Kurde, przecież to... Wojna się rządzi własnymi sprawami. Ci otwórz drzwi. Ale co mam otworzyć? Jak ci mam to w gówno otworzyć? Tempa kurwa. A tu jest. A mi się kichać zachciał. Aż od tego otwierania drzwi.
Nie. Tadeu. To nie jest Zemel. Tam był gdzieś. Tu. Coś mi się wydaje. Salim? To był jego stary. To twój ojciec? Nie ma zaparcia, Salim. Oj. Trudno, no. Tak się rządzi świat. Nie wiem, chciałbym mu wyjebać wszystko z buta czy coś. Ale dobra. No. Weź kałacha. Dobra, nie ma się Jodeł, bo zaraz no właśnie. Kurwa, musimy się wpijać. No jesteśmy, no właśnie. Paszczy lwa. No właśnie. Lecisz, lecisz. Tak, widzicie. Którędy by spierdolić? O, tu. A. Nie trzeba. No chuj. A chuj taki trochę. Nie, Jodeł, nie. Nie. Ale może. Ile tych opcji, żeby się zabić, nie? Nie wiem. Najpierw to ci naprawić nogę trzeba. Dobra, tu! Gdzieś indziej? Dobra, stawaj, leć. Dobra. Ciskaj. Lecisz, no boli, ale naprawione. Chodzisz. Boli, ale gówno też boli, jak się ma zatwardzenie. Fabryka. Zrzuć drabinę! A. Nota. Nota. Aiden? A, okej. Dwa helikoptery posłali na mnie. Dla mnie to też. To samo, nie? A ich zostawiacie? Okej. Nie zostawili.
Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Szef przysłał własny śmigłowiec po agentkę. Góra szaleje za tobą, Jody. Tobą i Aidenem. Jody, wszystko okej? Okay? Jakby no przejebałem sytuację tam była, nie? Wiem, że było ciężko. Ale już koniec. Wracamy. Nasza kolejna udana misja. Nie zapomnę tego, co tam widziałam, Ryan. Jakby dlaczego tak mało wyborów głosowych jest, że nie mogę wybierać co ona ma gadać. No w Heavy Rain już było więcej. Dlatego było lepsze jakby trochę. Jeżeli będę mógł, to spróbujemy na tym jeszcze gównianym kompie tego odpalić. Detroit Become Human, ale na jakichś bardzo niskich ustawieniach, bo wiecie, jakby no trochę problem no z tym. No bo kurwa, Detroit to jest gra sprzed roku, dwóch, czy jakoś tak, no to kurwa, to dosyć ciężko będzie chodzić, nie? Czekam, aż lek zacznie działać. O, to jeszcze jedno. A. Społeczność międzynarodowa wyraziła aprobatę wobec wyborów i nowej głowy państwa Jamala Sheikha Sharifa. Jamal Sheikh Sharif. Naprawdę bardzo niebezpieczny watażka. Dziś jednak zaczęły napływać doniesienia o tym, że nieznani sprawcy zamordowali prezydenta i wszystkich pozostałych członków rządu. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Jamal Sharif, nowo wybrany prezydent, miał położyć kres wewnętrznym konfliktom, które od lat pustoszą ten kraj. Przywódcy wielu państw wyrazili oburzenie wobec tego bezwzględnego zamachu na demokratycznie wybranych władzach kraju. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Czyli trochę coś miałem rację, że będzie trzecia strona demokratyczna, która się zesra. Ale ciche te dialogi. Wybranym w uczciwych wyborach. No co? My tylko wykonujemy rozkazy. Widz mnie ukonać. Witamy w CIA, Jody. To nie jest jakieś jebane kółko różańcowe. Mieliśmy zadanie, wykonaliśmy je i koniec. Może dla ciebie to tylko pieprzone zadanie. Ale ja nie będę mordować ludzi, bo wielmożny pan generał miał kurwa jakąś zachciankę. Co jest grane? No i co? Co za różnica? No właśnie. Ty inaczej zginął, rozumiesz to? A ja mam kurde krew na rękach, zmasturbowałem się 15 razy. Nie mam dzieci 15. Jestem królem śmierci. Na. Nie mogę opanować maszyny! Jody, przestań, zabijesz nas! Nie, to był głupie! Takie głupie! To było takie głupie! Jesus, no! Każdy jest marionetką w świecie. Ja bym się tam wykastrować, żeby taką robotę dostać, a ta kurde, co tak, babak. Zabiłam ludzi. Co się stało? Nie wiedziałam, nic nie wiedziałam.
Robiłam tylko to, co mi kazali. Gdzie jesteś? Clayton jest z tobą? Nie. Nie, nie. Uciekłam. Nie jesteś w stanie od nich uciec. No. Ciebie zrobisz wszędzie. To jest samobójstwo. Posłuchaj mnie. No. Tego nie znajdę. Ja nie będę ich zabawką. Nie będziesz zabawką. Nie. Zabiją mnie. Czołgi na ciebie poślą, kurwo głupia. Oni mają miliard tych czołgów. Tyle, ile mają ludności w kraju. I sprzedają je za darmo prawie. Kurde, ja bym mógł sobie już takiego Abramsa kupić. Jak PiS może sobie kurwa nowe Abramsy kupić przed kilku lat, no. Kurwa, no. Może i, kurde, ten po oszukanej cenie, ale no dobra, no przynajmniej są, no, te Abramsy i jebane, no. Kurwa, no. Tempa kurwa jesteś, no. Jak cię jebane murzyny, kurwa, prawie cię zabiły, no kurwa, myśl tempa, kurwo. Murzyny mają już, kurwa, te czołgi, a ty, kurde, prawie się tam dałeś zabić, no. To jest takie głupie, kurde, rozwiązanie. Tam ginie ich, zwalczę konia czy coś. O, masz chyba. Nie. Jestem zła, by korzystali mnie. Majonetku jestem. Ja pierdolę. No i dobrze, że nie pasowała. Jodie uniknęła schwytania, no. Jodie zabrała broń, no. Jodie minęła punkt kontrolny, no. Do większości gram jak większość, a mniejszości gram jak mniejszość. No. I tak, takie coś. Dobra. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, zasubskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Elu.